Portugalii, niedaleko Lizbony, mieści się siedziba rodzinnej firmy Cister, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży konserw warzywnych i owocowych. Mekalux wyposażył magazyn przy zakładzie produkcyjnym firmy w regały z systemem Pallet Shuttle, obsługiwanym automatycznie przez wózki wahadłowe. W rezultacie znacznie wzrosła pojemność obiektu i zwiększyły się przepływy ładunków. Modernizacja magazynu była podyktowana koniecznością zoptymalizowania logistyki firmy w celu obniżenia kosztów produkcji i zwiększenia pojemności magazynowej. Magazyn składa się z dwóch bloków regałów o długości 71 metrów i wysokości prawie 19 metrów. Dłuższe kanały towarowe mieszczą 24 palety, a w kanałach o mniejszej głębokości można składować 8 palet. 52 kanały towarowe zapewniają pojemność z 9 poziomami ładunkowymi, umożliwiającą składowanie 13 tysięcy palet. Na każdym poziomie wózek wahadłowy dostarcza palety do odpowiednich kanałów, wewnątrz których pracuje samojezdny wózek. System Pallet Shuttle z wózkami wahadłowymi pomnaża liczbę cykli na godzinę przez liczbę poziomów ładunkowych regałów zamontowanych w magazynie, w tym przypadku 9. Rozwiązanie to pozwala obsłużyć około 180 palet na godzinę, co skróciło czas potrzebny wejścia i wyjścia ładunków. Centrum logistyczne jest zarządzane przez oprogramowanie magazynowe EasyWMS, które usprawnia wejścia i wyjścia ładunków oraz ułatwia lokalizację i śledzenie każdej palety w obiekcie. Dzięki wdrożeniu oprogramowania firma Cister ma rygorystyczną kontrolę stanu magazynowego, usprawniła procesy logistyczne oraz wysyłkę towaru, a ponadto mogła zwiększyć ilość realizowanych zamówień. W strefie przyjęć towaru znajduje się przenośnik łączący linie produkcyjne z magazynem automatycznym. Palety opuszczają fabrykę, by trafić do magazynu znajdującego się w innej hali i na innej wysokości. Przenośnik na pochyłej platformie transportuje zapakowany i opatrzony w etykiety towar do strefy przyjęć automatycznego magazynu. Kiedy palety przejdą kontrolę na wejściu, winda dostarcza je na poziom ładunkowy wyznaczony przez EasyWMS. Zgodnie z poleceniem EasyWMS, na każdym poziomie wózek wahadłowy umieszcza przed kanałem towarowym wózek Pallet Shuttle, który następnie automatycznie odkłada lub pobiera palety. Wózek Pallet Shuttle jest wyposażony w superkondensatory, które ładują się, kiedy znajduje się on na wózku wahadłowym, dzięki czemu jest zawsze gotowy do realizacji poleceń. Druga winda ma za zadanie dostarczyć towar na dół z regałów do strefy wydań. W strefie tej dwa wózki wahadłowe organizują i klasyfikują palety według tras lub odbiorców do 18 kanałów przepływowych pogrupowanych po 3. Operatorzy odbierają palety przeznaczone do wysyłki i załadowują je na ciężarówki. Mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju firmy Cister, w projekcie magazynu przewidziano możliwość jego rozbudowy. Wówczas, kiedy zaistnieje taka potrzeba, będzie można zainstalować kolejne dwa bloki regałów mieszczące 10 tysięcy palet, a także zamontować dodatkowe dwie windy, które zwiększą przepływ ładunków. Dzięki rozwiązaniom w zakresie automatyzacji procesów logistycznych i akumulacji ładunków dostarczonym przez Mekalux, Cister posiada nowoczesny i elastyczny łańcuch dostaw, umożliwiający sprawniejszą obsługę odbiorców, zgodną ze standardami jakości, którym firma jest wierna od 1999 roku.